Zmiany, 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 ale stabilne. Po tym jak Tomasz Rafał Rogowski został wybrany nowym przewodniczącym Rady Miejskiej, przypomnijmy, po nominacji dotychczasowego przewodniczącego Radosława Sujaka na zastępcę prezydenta Gorzowa Wielkopolskiego, poznaliśmy także nową wiceprzewodniczącą. W związku z faktem, że poprzedni wiceprzewodniczący Rady, pan Tomasz Rogowski, został wybrany na przewodniczącego Rady, dzisiaj Rada Miejska musi wybrać wiceprzewodniczącego w miejsce, które opuścił pan Tomasz Rogowski. I tak we wtorek podczas sesji w wyniku głosowania funkcję tę powierzono radnej Kazimierze Potockiej, od wielu lat pracującej na rzecz krośnieńskiego samorządu, a przede wszystkim mieszkańców gminy. No jest to jakby przyjęcie kolejnych dodatkowych obowiązków. Cieszę się to, co powiedziałam, że grupa większości młodych radnych w stosunku do mojego wieku jest jakby nastawiona na to, żeby korzystać z doświadczenia tych, którzy jakby mają trochę inne spojrzenie na wiele rzeczy z racji doświadczenia zawodowego i życiowego. Także no, z satysfakcją to przyjęłam. Kazimiera Potocka w ramach działalności w Radzie Miejskiej zasiada obecnie w Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych. Czynnie udziela się w życiu publicznym, promując m.in. kulturę oraz popularyzując historię miasta i gminy. Wybór nowej wiceprzewodniczącej to jednak nie jedyna informacja płynąca z Rady Miejskiej. Jak już informowaliśmy przy okazji nominacji Radosława Sujaka na zastępcę prezydenta Gorzowa Wielkopolskiego, musiał się zrzec mandatu radnego. Dlatego też konieczne jest rozpisanie wyborów uzupełniających. Wybory uzupełniające na radnego Rady Miejskiej w Krośnie-Odrzańskim zostały zarządzone na dzień 18 grudnia. W tym dniu odbędzie się głosowanie w okręgu. Mieszkańcy bloków ulica Poznańska od numeru 39 do końca. Ci mieszkańcy, ulica Czarnieckiego, natomiast mieszkańcy tego okręgu będą głosować, wybierać radnego w miejsce radnego, byłego radnego Radosława Sujaka. A jak dotychczas przebiegała procedura, jakie będą dalsze kroki związane z wyborami uzupełniającymi? Do 9 października zgłaszano komitety wyborcze, zostały zarejestrowane 2 komitety wyborcze. Więc będzie, jeżeli zostaną zgłoszeni kandydaci, będzie startowało w tym okręgu 2 kandydatów na radnych. Została już powołana przez komisarza wyborczego Miejska Komisja Wyborcza, która jutro będzie miała pierwsze posiedzenie. I do 8 listopada, to jest chyba bardzo ważne, do 8 listopada do północy tutaj w urzędzie, bo w urzędzie jest siedziba Miejskiej Komisji Wyborczej. Następnie zostaną powołane komisje obwodowe. Procedura potrwa do 18 grudnia, czyli dnia samych wyborów. Więcej szczegółów na stronie Urzędu Miasta.